Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Danielus, a to jest kolejny odcinek pseudoporadnika do gry The Settlers Online. Dzisiaj będzie troszeczkę o ulepszaniu budynków. Jak widzicie, jesteście świadkami momentu, kiedy ulepszam magazyn prowiantu na drugi poziom. No i sam jestem ciekawy, jak to będzie teraz wyglądać. Podobno jakaś nowa grafika miała być. No tak, kurczę, bez rewelacji. No ale zawsze to jest drugi poziom. Wszystko robi się dwa razy szybciej. Na następny poziom to jest mega ulepszenie. Dobra. Ale tak wracając do tematu, to chciałem Wam zwrócić uwagę na to, abyście na przykład ulepszali studnie. Studnie, które wbrew pozorom niby nie są tak przydatne, a jednak czasami brakuje tej wody, tak jak ja już Wam mówiłem kilka razy o tym, że mi wody brakowało. To kosztuje narzędzia. Ja w tym momencie mam już na drugim poziomie, więc są ulepszone. Tam jest chyba około 50, bo to są studnie drugopoziomowe. Kosztują 50 chyba młotków. Także to nie jest wcale dużo. Popatrzcie, zresztą u mnie tego się nazbierało tyle, wy macie pewnie jeszcze więcej. Także myślę, że to jest bardzo dobra forma zainwestowania młoteczków, które tak naprawdę rzadko kiedy teraz się wykorzystuje, bo te budynki, które są na tych wyższych levelach, nie potrzebują młotków do produkcji. Także warto rozwijać studnie. Co dalej? Pamiętajcie o tym, żeby swoje kopalnie, gdzie tu moje kopalnie jest, swoje kopalnie też rozbudowywać i one też ulepszają się poprzez młotki, narzędzia, tak, to chodziło oczywiście o narzędzia. Wybaczcie, to niedomówienie. Także ulepszajcie, bo wtedy generalnie wszystko nam skacze o 2. Tak więc w tym momencie jest 2 rudy miedzi przez ten sam czas, kiedy byłoby wydobyte jedna sztuka byłaby wydobyta. Tak więc na pewno to się opłaca, a kiedy jeszcze ulepszycie i dodacie na przykład taki bonusik, to będziecie w jeszcze lepszej sytuacji, gdyż zamiast 2 będzie 4 w tym samym czasie. No, trzeba tu kombinować, i jakoś przyspieszać ten wydobycie swojego surowca, bo to naprawdę warto. Nie ma sensu tam godzinami na to czekać. Tak samo jak tutaj. Mój leśnik sadzi teraz 4 drzewka w tym samym czasie, dlatego że ulepszyłem go na drugi poziom i przyspieszyłem. Tak więc chciałem Wam właśnie o tym wspomnieć, gdyż naprawdę to się opłaca. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o magazyn prowiantu, to myślę, że właśnie warto robić coś takiego, co ja mam teraz zrobione, czyli może akurat nie na tym przykładzie, nie na półmisku ryb, bo to w sumie i tak się szybko robi i jest tego dużo, ale jak na przykład chcecie sobie stworzyć blok marmuru albo drewno liściaste, to pamiętajcie też o tym, żeby nie nastawiać sobie 4 na raz, na przykład 4 sztuk, chodzi mi oczywiście tutaj, o, i że pojedziecie tak 4, tylko nastawiajcie sobie po 2, robi Wam się to szybciej, znaczy szybciej, jakoś to tak optycznie lepiej wygląda i czasami stwierdzimy jednak w międzyczasie, że ulepszylibyśmy inny budynek i akurat tam potrzeba mniej, to akurat będziecie mieć i będziecie mogli wykorzystać. Także ja jestem zwolennikiem czegoś takiego, jeżeli uważacie, że to jest dobry pomysł, to oczywiście zastosujcie go u siebie. Ojej, i cóż ja bym mógł Wam jeszcze tutaj pokazać? Mogę Wam pokazać Icemana, wejdziemy sobie do niego. Mam nadzieję, że w miarę bezkompromisowo uda się tam wejść. Ok, i popatrzcie na niego. Widać wyraźnie, że stawia na rozbudowę armii i dzięki temu awansuje szybko na kolejny poziom. Jak widzicie, u niego jest 5 mieczników, chociaż szczerze mówiąc ja bym mu doradził 2 skasować, a tych upgrade'ować na drugi poziom i dawać bonusy. Wyszedłby na tym dużo lepiej niż stawiając 5 budynków. No ale to jest moje zdanie, oczywiście tylko. Ale też popatrzcie w innych miejscach. Tutaj też rezydencje ulepszone już są na drugim poziomie. Warsztaty, piwowara, młyn, gospodarstwa, popatrzcie, wszystkie ulepszone.
Tutaj mamy piekarnię, piekarnia jeszcze nie ulepszona. Pola postawione już te nowe. Tak więc jak widzicie, no trzeba to ulepszać, trzeba to ulepszać i budować sporo tych fabryk, ale nie przesadzajcie i upgrade'ujcie, bo to o to tutaj chodzi. A dzięki temu zwrócą wam się pozwolenia na budowę, które niestety strasznie, strasznie szybko się kończą. No, popatrzcie, ile tu jest leśników. Warto wchodzić do innych użytkowników, do tych, którzy mają wysoki level, bo zawsze coś tam można się od nich nauczyć, także polecam wam tą opcję. No i cóż, to tyle na dzisiaj. Nie miałem wam w sumie nic aż tak mocno konkretnego do powiedzenia. Mam nadzieję, że ten materiał wam się do czegoś przyda. No i to tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia.